Też powiem Ci, że ta moja droga to jest taki maraton, gdzie ja krok po kroku, małymi kroczkami, niektórzy może mają takie turbo szybkie sprinty, kariery, udało się przejść od taką drogę od przedstawiciela handlowego, pośrednika, właściciela biura nieruchomości, jakiegoś lokalnego, przez właściciela sieci, do inwestora na jakichś takich mieszkaniach, do dewelopera. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w moim nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Górski. Piąteczkę, Paweł. Paweł jest jedną z niewielu osób, które siedzi w tym samochodzie podczas nagrania drugi raz, ale to dlatego, że dużo się zmieniło u Pawła przez te dwa lata, kiedy mieliśmy pierwszego Business Ridera. I Paweł jest osobą, która przeszła z małej firmy, albo inaczej, z dużej firmy do małej firmy, ale po to tylko, żeby więcej zarabiać. No, między innymi, więc zaprosiłem tutaj Pawła, bo ponieważ u Pawła się bardzo dużo zmieniło od ostatnich, od ostatniego nagrania, przemodelował całkowicie swoją firmę i swoje działania i chciałem, żeby o tym opowiedział, bo to jest bardzo wartościowa lekcja. Paweł, może powiedz coś więcej o tym. Dokładnie. Daniel, powiem tak, że dużo się zmieniło i co by tu nie mówić, że jakby tutaj jesteś jakimś takim, powiedziałbym, zapalnikiem tej zmiany w dużej mierze, bo tak jak wspominałeś, prowadziłem dużą firmę, ogólnopolską agencję nieruchomości i w pewnym momencie, jakby przyjechałem do ciebie na szkolenie i po roku sprzedałem jakby udziały tutaj wspólnikom i skoncentrowałem się na inwestycjach. Także dzisiaj jakby jestem w ogóle w innym miejscu, bo realizuję projekt deweloperski o wartości niecałych 4 milionów złotych, przygotowuję kolejny jeszcze o troszkę większej wartości. No i powiem tak, że tutaj naprawdę przez te dwa lata jest ogromna zmiana i no, my się jakby tutaj jesteśmy prawie rówieśnikami. No jesteś troszkę młodszy. Jesteś starszy tam troszkę, tak? Nie będę ci wypominał. Tam te 3 lata nie robi różnicy. W każdym razie... Nieruchomości to już może być milion. No tak. W każdym razie, no my tutaj też się tak poznaliśmy jeszcze, zanim ja przyjechałem do ciebie na szkolenie, no to rok wcześniej zadzwoniłeś do mnie, czy zrecenzuję twoją pierwszą książkę. Książkę Nowoczesny Inwestor. No i tak po prostu zanim ją recenzowałem, oczywiście ją przeczytałem, tak czytam, kurczę, w sumie same banały napisał. Tanio kupić, drogo sprzedać. Co w tym? Zarezerwować, odsprzedać to drożej. Co w tym? Łatwo napisać, trudniej zrobić, no takie mądrości. Także zrecenzowałem, stwierdziłem, że dobra książka w sumie dla początkujących, no ale nie poczułem tej energii z tej książki. Wydawało mi się to za prosto napisane, możliwe, no ale... Gdzieś... Zbyt proste, żeby było prawdziwe, tak? Dokładnie. No to łatwo napisać, trudniej zrobić. No ale tak gdzieś 10 miesięcy później odpaliłem na YouTubie twoje wystąpienie na Targów Rozwoju, gdzie powiedziałeś, że w wieku 26 lat zostałeś milionerem. I sobie myślę, kurczę, ja tam może i jestem, ale to takim papierowym milionerem. Może kiedyś ta firmę ktoś za tyle wyceni ode mnie odkupi. I tak ciągle gdzieś się tą dużą firmę jakby pakuje kasę, pakuje energię, tworzę kolejne stanowiska pracy, sam zarabiam na końcu i takich efektów nie mam, a po prostu... A ciężko pracujesz też. Tak, a ciężko pracuję i sobie myślę, kurczę, muszę do niego przyjechać, muszę się dowiedzieć, jak to robi. I wtedy nawet mówiłem, że w sumie wraz ze wspólnikami przyjechaliśmy posłuchać, co takiego Daniel robi, że kurde nas tak gdzieś tam prześciga w mniejszej skali, ale jednak w lepszym wyniku. Bo ja wtedy miałem też jeden oddział, jedno biuro, natomiast robiłem pieniądze głównie na obrocie nieruchomościami, tak? Na handlu, na powiększaniu, tworzeniu wartości. Miałeś inną strategię, tak? Że skoncentrowałeś się na jednej strategii, która była, jak ona brzmiała, czyli budować dużą firmę.
mi się zawsze marzyło, żeby zbudować ogólnopolski brand i powiem szczerze, że to się udało, te marzenie się spełniło i taka jest prawda, że na tym, co się koncentrujemy, to się w naszym życiu dzieje. To się zadziało, natomiast budowanie tego brandu to były olbrzymie koszta. I powiem tak, że ty się skoncentrowałeś na robieniu pieniędzy, tak? Ja się skoncentrowałem na budowie dużej firmy. Na budowie majątku, tak? Czyli, dokładnie. Czyli jakby się wydawało, że to jest bardzo podobny cel, prawda? Czyli ty budowałeś coś wielkiego, wielką organizację, która też oczywiście miała docelowo dość dużo pieniędzy, a ja się skupiłem na tym, żeby miernikiem mojego sukcesu było ilość środków, majątku, który zgromadzę, który jest płynny, który jest wycenialny, zbywalny i tak dalej, prawda? Dokładnie. No i cóż, przyjechałem na te pierwsze twoje szkolenie i no ja też jakby, powiem szczerze, posłuchałem cię na żywo, poczułem te emocje, jakby usłyszałem te twoje programy myślowe, przepracowałem jakby też jakby sam sobą po prostu jakieś wątpliwości, czy takie, powiedziałbym, wątpliwości co do w ogóle robienia tego tematu inwestycyjnego. Bardzo mi to pomogło wystartować. Pamiętam, że w sumie w ciągu 2 tygodni po szkoleniu, ja akurat pierwsze szkolenie u ciebie byłem z deweloperki, a drugie z flipów, to po pierwszym szkoleniu jakby udało się kupić pierwsze mieszkanie na flipa w ciągu właśnie 2 tygodni, na którym zarobiliśmy 50 tysięcy złotych. Także gdzieś szybko zacząłem to wdrażać. No i cóż, przez pierwszy rok, jak tutaj zaczęliśmy jakby po szkoleniu, no tych flipów się udało zrobić 15. W sumie jak sobie podsumowałem pół roku, to udało się osiągnąć rentowność na moim kapitale własnym prawie 30%, gdzie po prostu przy takiej dużej firmie, no to jest w ogóle nierealne. Ta rentowność jest na wiele, wiele, wiele niższym poziomie. Mielisz kasą, ale jej nie czujesz. Tak. Czujesz, że ona jest, ale nie możesz z niej korzystać tak bardzo. Co tu się dzieje? Poczekaj, bo ja jadę pod prąd. Tak, miałem takie wrażenie, że jechałem pod prąd. Podjąłem taką decyzję, bo powiem tak, że to też oprócz tego jest gdzieś tam kwestia, że to jest dużo odpowiedzialność za zarządzanie dużą organizacją. Tak. Dużo spotkań, rozmów, planowania. Że w sumie robiąc te flipy, inwestując, jeżeli ja mam osiągać zwrot na kapitale, udało mi się zrobić w pół roku na 30% prawie i stwierdziłem, że to jest powtarzalne, no to jeżeli mam wyjąć ten kapitał i żeby on lepiej pracował, 50% w skali roku, no to po prostu stwierdziłem, że no chcę iść tą drogą, bo będę miał mniej problemów, będę lepiej zarabiać, będę miał więcej czasu dla siebie. No i tą drogą poszedłem, także przez pierwszy rok tam było kilkanaście tych flipów, a pod koniec pierwszego roku trafił się już taki pierwszy projekt, coś między flipem a projektem deweloperskim, bo kupiłem inwestycję rozpoczętą. To ja też tak zaczynałem, tak? I jest jeden w łeb moimi śladami, panie. Tak? No. Też pierwszą inwestycję deweloperską to ja zrobiłem, kupiłem niedokończoną budowę i ją dokończyłem. Tak, i tutaj właśnie tą pierwszą zacząłem praktycznie w stanie surowym, zamkniętym i udało się w 9 miesięcy przeprowadzić, dokończyć i formalności, bo tam kwestie te jakieś wykończeniowe to było nawet 4 miesiące, ale kwestie formalne zajęły mi troszkę dłużej niż planowałem. Natomiast z uwagi, że one trwały też dłużej, te kwestie formalne, to ja też trzymałem ceny, bo nie spieszyłem się ze sprzedażą. Wiedziałem, że póki nie mam pozwolenia na budowę, to też się nie ma co spieszyć z domykaniem tej sprzedaży. Dzięki czemu w sumie projekt dorósł, jeszcze się udało go sprzedać 10% drożej. Teraz jakby zacząłem w październiku drugi projekt, który kupiłem z pozwoleniem na budowę. Na działce były fundamenty, także coraz ten, zaczynam trochę wcześniej, teraz ten trzeci projekt, który przygotowuję, to zacznę od, nawet troszkę będę się cofał, bo przejmę projekt z samowolą budowlaną i zacznę od wyburzenia, tak? Także, także gdzieś... A już na samym końcu będzie tak, że będziesz coś budował, wyburzał i jeszcze będziesz budował, nie? To już się dalej nie da. Oby tak było. Także, no co mogę powiedzieć, na pewno tutaj... No dużo się od tego szkolenia, które przeszedłem u ciebie, u mnie pozmieniało, no in plus. Światopogląd też się trochę zmienił, jakby tak na patrzenie w ogóle na robienie biznesu. Ja nie uważam, żebym jakby wszystko ja wymyśliłem, prawda? Ja też się od wielu osób uczyłem.
ale i właśnie też, żeby tak nie zrozumiało, że pieniądze są najważniejsze, tak jakby, ale no generalnie jeżeli się robi biznes i się zapierdziela od rana do nocy, a tych pieniędzy no nie ma od razu, albo są kiedyś, są obietnice w przyszłości, może się sprzeda firmę wielką, może się sprzeda, a dobrze wiemy, że firmę jest łatwiej położyć niż rozwijać i to szczególnie taką dużą, kiedy jest dużo trybików, jeden się zepsuje i może resztę zarazić, dlatego jak coś jest oparte o własny majątek i się go nie ryzykuje zbytnio w nieruchomościach, to nie jest trudne, żeby go nie ryzykować, no to idzie do przodu. Nie? Dokładnie. To powiem tak, że na pewno jakby nie wiem, to też jest może taki jakiś moich odpoczynek, bo może ja jeszcze wrócę do jakiejś takiej dużej działalności, ale na pewno dzisiaj to jest tak trochę jakbym był na takich biznesowych wakacjach. A mimo tego konto rośnie, tak? Po ile już zarobiłeś przez ten cały okres? Ile powiem tak, że właśnie próbowałem sobie dzisiaj to podsumować przed naszym biznes traderem, no to w ciągu 2 lat udało mi się zarobić już jakby w gotówce, która wróciła do mnie jakby pomnożona, dodatkowo jakby wróciło do mnie około 700 tysięcy, a jeszcze do końca tego roku wiem, że już jakby nie podejmując żadnych dodatkowych działań, jeszcze tutaj dojdzie z 500 000. Także to są uważam, że mega wyniki jak na tak. Obecnie firmę, która w sumie jest jednoosobowa. Dokładnie, jest pewnie wszystko zależne od ciebie, nie masz ludzi do pilnowania, kontrolowania, humory, zwolnienia i tak dalej, i tak dalej, tak? Dokładnie, także tutaj jedyne co, no to jakby tutaj współpracuję z jedną osobą, która prowadzi mi sprzedaż, jakby biuro sprzedaży, z osobą, która jest kierownikiem projektu, prowadzi budowę, jakby ja to spinam. To są jakieś tam sytuacje, no po prostu, że na zleceniu te osoby ze mną współpracują. Także też powiem szczerze, gdzieś tam dzisiaj mam dużą satysfakcję, niosę taki lżejszy plecak. Też się rozwijam, no bo co by nie mówić, w ogóle inwestycje to nie wiem, na pewno dla facetów, w większości facetów, być może dla kobiet, ale tego nie jestem w stanie sprawdzić do końca. No to jest jakieś zawsze jakaś takie wyzwanie, jakiś challenge, jakaś tak. Kolejna góra do zdobycia, jakieś emocje, bo tam w każdym projekcie są problemy. Coś się wydarza i u mnie też się różne rzeczy wydarzały od powiedziałbym tego, że miałem sytuację, że nawet mnie klient jakby tutaj okradł, od którego kupowałem mieszkanie. Zdarzyło mi się, że też agent nieruchomości mnie oszukał, że były jakieś tam sytuacje, gdzie miałem kontrolę z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Były problemy też z oddaniem do użytkowania. Okazało się, że inwestycja, którą przyjąłem, nie jest wybudowana zgodnie z projektem. Powiem tak, różne historie się działy. Takie mam dobre doświadczenie, że zawsze udało się z nich wybrnąć, że ważne, że one to były jakieś problemy, ale ewentualnie one spowolniły projekt. Natomiast na tyle one były te projekty dobrze policzone, że no, powiem tak, nigdy nie zdarzyło mi się dołożyć. Jakiś tam najsłabszy wynik na flipie to może było z 16 tysięcy, ale jednak zawsze do przodu. I to jest, tak uważam, że najważniejsze, to nie tracić pieniędzy. A ja uważam, że zarabiać powyżej swoich oczekiwań też. Ale masz rację też, że no to też... Znaczy ja bym nie ustawiał tego poziomu na zasadzie nie stracić, ale masz rację, że jeżeli się nawet zarobi trochę mniej, to zawsze jest lepsze niż dołożyć albo zarobić zero, prawda? Tak. Ale no ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że nie pozwalam sobie mówić, że w najgorszym wypadku nie zarobię. Ja w najgorszym wypadku zarobię dużo. Cenną lekcję wziąłem od ciebie, żeby liczyć coś takiego jak minimalny zysk. Pewną cenę, tak? Tak, liczyć tak jakby dość taki no, pesymistyczny scenariusz co do kosztów, pesymistyczny scenariusz co do sprzedaży. I wtedy zawsze będziesz zadowolony. Dokładnie. Jak wejdziesz w to i wychodzi. I powiem tak, że tą samą metodą szedł Donald Trump. Nie wiem, czy wiesz, że właśnie on jakby na przykład jak przygotowywał projekty deweloperskie, to właśnie szykował się na najgorszy scenariusz i to, co było jakby poszło lepiej, to było po prostu tak. Premium. Tak, śmietanką, którą spijam. Dokładnie. Okej, okay, a czytałeś to w jakiejś biografii, czy skąd to wiesz? Tak, w ogóle ja tam...
Trump, powiem szczerze, był akurat kwestiami politycznymi w ogóle się nie interesuje, z nim związanymi, ale zanim on został prezydentem, to zdarzyło mi się przeczytać kilka książek, które naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. No jest to człowiek z mentalnością miliardera. Ma jakieś schematy, które po prostu sprawiają, że osiąga niesamowite, ponadprzeciętne wyniki. Mhm. Jakbyś miał coś przybliżyć, co takiego cię uderzyło? Wiesz co, w ogóle co mnie uderzyło, w ogóle jego rozmach, pewność siebie, ale z drugiej strony niepoparty takim pyszałkowym podejściem i po prostu jakąś butą, tylko jakby policzony, przeliczony na najgorszy scenariusz, ale jak już działa, to po prostu idzie jak maszyna w tym, co robi. Nie ma tam się cofania, tak, do tyłu. Także zawsze i też chyba takie podejście, on napisał taką, to jest taka książka, że z autopromocją nie można przesadzić, on był, powiem szczerze, długo wyśmiewany, nazywał budynki swoimi imionami. A teraz jak patrzy na to wszystko wstecz, to widać całkowicie, nie? Że to było przemyślane i gdzie go to doprowadziło. Wiesz co, ja ci powiem, to jest taki w ogóle moment przełamania, bo ja na drugą inwestycję jakby musiałem w ogóle zebrać sporo środków od inwestorów, tak? I miałem zebrać 600 tysięcy, zebrałem 1 200 000, praktycznie udało się tą inwestycję poprowadzić w bardzo małym zaangażowaniu moich środków własnych. Tak to się akurat położyło, ale to, co jest w ogóle chyba takim, wiesz co, największym odblokowaniem w nieruchomościach, jak bym powiedział, to jest takie umiejętność wyjścia w rynek, poproszenia o tą kasę, odblokowania się, że po prostu nawet jak jej nie masz, to jeżeli masz dobry produkt, dobry temat inwestycyjny, to się obroni. Ja to cały czas powtarzam. I powiem ci, że miałem taki moment, bo to też trzeba, wiesz, i trochę napisać na Facebooku, i wejść do ludzi, i zadzwonić, i poprosić zwyczajnie, tak? I przełamać, nie? I to jest coś takiego, co też jakby biorę od w ogóle Trumpa, że on to pierdzielił w ogóle, co inni myślą, tak? Po prostu robił swoje, miał swoje cele. I realizował. Inni po prostu zajmowali się jakby opiniowaniem jego działalności, tak? A on osiągał rezultaty, tak? Tak. Także wiesz, to też takie odblokowanie, że jeżeli naprawdę chcesz dużo, moim zdaniem, osiągać w tym inwestowaniu, to musisz coś się wyzbyć barier. Takich, żeby po prostu zacząć się zastanawiać, czy nie wiem, czy napisać na Facebooku, czy napisać w grupie, że zbierasz kapitał, czy potrzebujesz jakiegoś rozwiązania. Ja bardzo jakby w ogóle szanuję te osoby, które ze mną zainwestowały, i to też procentuję, bo teraz będziemy realizować kolejne projekty. I oni już są sprawdzeni, już są zaopiekowani. I ja jestem dla nich też sprawdzony. Także też jak już się raz udało, to dbam o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Uważam, że taką ogólnie najcenniejszą rzeczą to jest w ogóle marka osobista, na którą pracujemy, i bardzo mi zależy, żeby te tematy dopinać, działać w nich bezpiecznie. Jeżeli jest za duże ryzyko, to lepiej w ogóle nie robić. Wiem, że się trzeba naszukać wtedy, bo powiem ci, że... No, byle tematów jest mnóstwo, tak? Ale takich pewnych jest wiadomo, że... Musiałem, powiem ci tak, że żeby na przykład ten drugi temat kupić, to 50 działek przeanalizowałem. Tam może kilka było sytuacji, ale bliskich, ale większość tych tematów jednak było do odrzucenia. I pamiętam, że ja też na początku troszkę zrobiłem ten pierwszy projekt, trochę też było za dużo euforii, zacząłem szukać za dużych tematów, było mi ciężko to finansowanie spiąć. Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie i mówię: Daniel, słuchaj, kurczę, potrzebuję finansowania, żebym chciał na większą skalę to wszystko robić, a ty mówisz: Paweł, spokojnie, spróbuj, teraz robisz jeden temat, spróbuj zrobić jeszcze jeden na spokojnie, jeszcze się podłóż, jeszcze zdążysz zrobić 2 czy 3 na raz. No bo ja taką lekcję dostałem od życia, że też dużo miałem w pewnym momencie, i już jak masz, to ci się przelewa z talerza, albo pieniądze uciekają przez palce, bo nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, jak firma rośnie za szybko. Dokładnie. To już powiem szczerze, jestem na takim etapie, że mi po tych 2 latach dużo do szczęścia nie potrzeba. Jakbym realizował takie 2 projekty, jak obecnie jeden realizuję równolegle, to jest do wyciągnięcia 1 000 000 zł rocznie. Tak. To jeżeli to nie jest... Te pieniądze potrzeba dużo mniej do tego, żeby godnie żyć i sobie wiele rzeczy nie odmawiać na fajnym poziomie, a resztę można akumulować tak naprawdę.
nieoznakowani w okolicy. O właśnie. Ja pewne... Byłem 10, już 7 lat w branży, ja znałem i zaliczkę, zadatek, umowy warunkowe, przedstępne, znałem mechanizmy, znałem też mechanizmy biznesowe, ale potrzeba było tej jakby iskry, tej inspiracji i tego poznania ciebie, żeby to było układać, żeby w ogóle skoncentrować się na tym, bo tak jak kiedyś koncentrowałem się na tym, jak wymyśleć firmę, w której zastanawiałem się, jak zrobić, żeby jak najwięcej umów, ofert pozyskać, to po prostu zacząłem się koncentrować, jak po prostu znaleźć inwestycje, jak zarabiać na inwestycje. Po prostu zacząłem sobie zadawać inne pytania. I to prawda jest, że no każdy to... Masz swój wkład w każde z tych osób, które odniosły sukces, ale one po prostu też włożyły z drugiej strony dużo pracy, no jasne, to determinacji. Głównie ich praca, no bo jeżeli ktoś może ktoś wziąć ode mnie wszystko, albo mieć u mnie wszystko, mentoring naprawdę, ale jeżeli nie będzie robił, to jest bezużyteczne. Tak? Jakbyś znał chiński, a nigdy nie spotkał Chińczyka, z którym pogadasz. Działanie jest kluczowe. Natomiast ja też się cieszę, bo mimo że mieliśmy tam raz kontakt na kwartał przez te dwa lata, no to w wielu jakichś takich momentach uczestniczyłeś. Raz miałem sytuację, w której się bałem, że właśnie tutaj będę, nie zbiorę finansowania do umowy końcowej, też zadzwoniłem. Powiedziałeś, że akurat mi pomożesz, akurat nie trzeba było, sobie poradziłem innymi źródłami, ale też już miałem taki spokój, że jak coś, no to tutaj mogę na ciebie liczyć. Ten drugi projekt, który realizuję, no to też mnie zarekomendowałeś do dewelopera, który chciał sprzedać działkę. Tak. Teraz planujemy wspólnie kolejny biznes. Właśnie to jest tak fajnie poukładane, bo ja mam właśnie tego dewelopera na mentoringu deweloperskim, Jacka, pozdrawiamy Jacka. I akurat Jacka tak się trochę z nim zakolegowałem i wiedziałem, że on ma tam dużo na głowie i ma różne projekty, różne działki. Dlatego was no, sparowałem, bo wiedziałem, że sobie tam świetnie się dogadacie, uzupełnicie się wzajemnie. I jakoś tak, no tak mi się uda. Jestem ojcem chrzestnym tego. Jakby nie patrzeć, to tutaj się nie wyprę się tego. Tworzysz pewną społeczność, która w jakiś sposób nikt nie chce cię zawieść, ani z jednej, ani z drugiej strony, jak polecasz, bo teraz też ten projekt, co zaczynam, no to zaczynam z osobami, które u ciebie były na konferencjach, na szkoleniach. Kojarzyły mnie ze sceny, że występowałem właśnie na konferencji, na forum absolwentów. I mają zaufanie jakby do mnie, z uwagi, że gdzieś ty mnie zarekomendowałeś, ja też mam zaufanie do nich, no jakby pochodzimy z takiego jednej jak to... Społeczności. Tak, dokładnie. Nie używając innego słowa. No. Dokładnie. Także no powiem tak, że w wielu takich kluczowych momentach, no też po pierwszym biznes raiderze pojawili się inwestorzy, pojawiły się jakieś osoby, które chciały ze mną robić biznesy. A teraz otwarty jesteś na to, żeby ewentualnie z kimś jeszcze rozmawiać na temat finansowania? Jestem otwarty. Powiem tak, że tutaj no, głupio by było się zamykać, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, jak trafisz na moment u obecnych inwestorów, co się u nich w życiu pozmienia. Tak, a dwa, że może ci wpaść fajny projekt w międzyczasie. Dokładnie. Większy. Także no też jakby tutaj, co nie mówić, jakbyś świadomie buduje jakąś tam swoją markę i też to robię po to, żeby po prostu ludzie wiedzieli, co robię, czym się zajmuję, komunikuję to. No bo nie ma innej drogi, żeby... No jesteśmy w XXI wieku, nie ma innej... To jest najprostsza droga. Tak naprawdę dzisiaj są niesamowite możliwości do tego, żeby jakby tutaj zrobić niesamowity biznes na inwestycjach. Nie mówiąc o tym, że tak jak robisz warsztaty, teraz właśnie dzisiaj będzie konferencja z flipów, no to w ogóle dzisiaj z perspektywy ja muszę znaleźć kapitał, który nie jest zabezpieczony na działce, bo na działce tak, zabezpiecza się bank. Bank, dokładnie, który daje więcej. I ktoś musi mi pożyczyć środki w takim ujęciu, że ja się poddaję oczywiście tam egzekucji, ale to jest takie miękkie zabezpieczenie. Po prostu to jest bardziej na zaufanie. A no we flipach jest bezpieczniej. Tak naprawdę inwestor może dostać nieruchomość na własność. Hipotekę może warto dostać. Dokładnie. I powiem tak, że tutaj jeszcze jest łatwiej. Także no gdzieś tam też mam takie poczucie, że to jest taka fajna droga, że porobiłem na flipach, nauczyłem się pracować na dźwigni, bo każdy tam słyszy o dźwigni, że tam... Tak. A kto ją widział? I powiem, ci to zarobili na niej. Tak, powiem szczerze, to też pomogło mi bardzo tak mentalnie przygotować się do tego, żeby na przykład pożyczyć na inwestycje, ale odpowiedzialnie na przykład ponad 1 000 000 zł. Tak, bo to jest taka bariera mentalna, ten milion by się wydawało.
i natomiast dla wielu ludzi to nie jest problem, tak? Dokładnie. Tak. Ale to, co ważne, właśnie iść taką powoli do przodu, nie przesadzić, powoli gdzieś tam się rozwijać, to i tak zacznie, tak, czy będziesz chciał, czy nie nabierać tempa. Małą łyżką. Paweł, powiedz mi, jakbyś 10 lat temu startował biznes, chciałbyś coś wejść, nie miałbyś kapitału, ale miałbyś mieć swoją wiedzę, którą masz dzisiaj, to od czego byś teraz zaczął? Jakbyś nie miał kasy, miał tam tylko możliwość na waciki i mieszkałbyś jeszcze z rodzicami, to od czego byś zaczął? No powiem Ci tak, Daniel, że dzisiaj to są w ogóle nieporównywalne czasy. Dzisiaj jakby żyjemy w takim świecie, kulturze, gdzie normalne jest to, że jest flipper, że jest inwestor, że jest nieruchomość już dla nas. Są, wiesz, grupy na Facebooku, tak, kilka tysięcy osób. Kiedy ja zaczynałem, czy ty, nie było tak łatwo z kapitałem i z komunikacją. Ani nie było wiedzy, ani nie było książek, ani nie było komunikacji. Było wszystko jakieś, tak jakby w kuluarach, tak? Tak. Po kawiarniach, po kolegach. Były jakieś książki amerykańskie. Zza oceanu. Tak. Była jakaś tam iskierka i tam jeszcze ileś osób to wystarczyło. Natomiast dzisiaj to już jest jakby biznes, który jest regularny. Jest tych osób dużo, ale to nie znaczy, że jak się jest dobrym, to nie można tego robić i być lepszym po prostu. Czy, Daniel, no powiem Ci tak, że dzisiaj to tak naprawdę dzisiaj są takie czasy, że zapisujesz się do Ciebie na szkolenie, czy do innej osoby, która robi z flipów. Jak Ci tam ktoś pasuje osobowościowo, kogo czujesz, jak oglądasz po prostu jakieś tam jego materiały. I tak naprawdę możesz wejść w internet, zacząć szukać ogłoszeń, chodzić, oglądać mieszkania, składać oferty. Znajdziesz ofertę i po prostu, bylebyś miał chociaż jakieś tam 5-10 tysięcy, żeby ją przyklepać. Tak. I po prostu możesz działać, nie? Piszesz na Facebooku, szukam inwestora. To są takie czasy nieporównywalne, nie mówiąc o tym, że prowadzisz fundusz, tak, który wspiera Twoich absolwentów. Który właśnie inwestuje we flipowych absolwentów. Także jest, no jest przynajmniej... Ja kojarzę kilkanaście osób, które zaczynając tak od zera, a też jakby nie mam tak jakby czasu na bieżąco oglądać pewnie wszystkich materiałów, czy poznałem, no, które bardzo ładnie wystartowały u Ciebie. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę dojść do takiego gdzieś nawet poziomu, na którym ja dzisiaj jestem biznesowym, to jak ktoś jest zdeterminowany, to bym się nie zdziwił, jakby w okresie nawet 3 lat był w stanie przymierzyć się do pierwszej inwestycji deweloperskiej. Ja Ci powiem inaczej. Tak? Myślę, że... za długo. Za długo, panie, za długo. Mam chłopaka, który ma... Janek z Łodzi, który ma 20 czy 21 lat i już pierwsze domy stawia. Rozumiesz? Także ty to jesteś stary... Ja to długo stary, robiłem. Tak, stary wyga, ale on ma 20 lat i był u mnie na szkoleniu z flipów i z deweloperki. I ta deweloperka mu bardziej podpasowała. I wyobraź sobie, jeszcze kawiarnię otworzył w Łodzi, robi te domy i ma zaraz działkę kolejną z projektem, także on idzie grubo i rozmawiałem z nim ostatnio i naprawdę jestem pod wrażeniem, no bo 21 lat to jest bardzo młody wiek, jak na inwestycję deweloperską, no bo jak na flipy, to widziałem fliperów po 20 lat i naprawdę to już nie robi takiego wrażenia wielkiego, chociaż też jest bardzo imponujący. Ale widzisz, to jest mała inwestycja, bo to są dwa domy jednorodzinne. To są takie dwa domy wolnostojące, czy tam bliźniaki, już nie pamiętam. Ale no jak mnie patrzeć, to robi je sam. Tak? I jakoś poskładał finanse, gdzieś tu pożyczył. Także, no bo skąd miał mieć pieniądze? Tam trochę od rodziny, trochę gdzieś tam poogarniam, no ale idź do przodu. Tak? Po prostu uwierzył w to, że to, co go nauczyłem, działa i po prostu no, i robi. No to jest najważniejsze właśnie. To, żeby właśnie przyjść do Ciebie, uwierzyć, że to jest możliwe, zainspirować się, poczuć tą Twoją energię. Ja myślę, że taka bariera mentalna jest czymś, co najbardziej, bo ludzie mają prawnikami i wiedzę mają, wiedzą się zabezpieczyć, ale no to taka... To jak najbardziej, bo ja na przykład mogę Ci powiedzieć tak, że gdybym wyszedł ze spółki i postanowił, że opieram swój biznes tylko na swoim kapitale, to bym budował bliźniaka, może czworaka, i tak dreptał w miejscu, zarobił w ciągu półtora roku z powrotem na koszty i tak się mielił. I po prostu te przemożenie się, żeby wyskalować ten biznes, żeby wyjść do rynku, żeby zawalczyć o te pieniądze. Ja powiem Ci tak, moja historia w ogóle jeszcze się zaczyna, tak jak miałem 18 lat, przeczytałem Bogaty ojciec, biedny ojciec.
I on tam napisał taką mądrą rzecz, że pierwszą rzeczą, którą trzeba się nauczyć w ogóle, zanim założysz swój biznes, to nauczyć się sprzedawać, tak? Mhm. A ostatni poziom takiej umiejętności sprzedaży to jest umiejętność zbierania kasy od innych. Mhm. To jest najwyższy to jest poziom umiejętności siebie, sprzedaży. Tak? No i powiem tak, że no, mi to trochę zajęło, więc słyszę, że tutaj inni sobie radzą szybciej, ale słuchaj, mam to. Tak, tak, ale jest, ale jest generalnie i ważne, że jesteś na tej drodze, bo czy masz się 30 lat, czy masz 50, tak naprawdę, to nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje życie, bo możesz zmienić je dosłownie w rok, dwa albo trzy. To twoje finansowe życie, no bo ja się nie zajmuję niczym innym doradzeniem w życiu prywatnym. Boże, chociaż kto wie, co będzie za parę lat. Ja powiem tak, tutaj taką rzecz, Daniel, bo tak naprawdę może nie byłem tak bezpośrednio u ciebie na mentoringu, ale jakoś no, w miarę się tak skumplowaliśmy po tych szkoleniach. Też jakby wymienialiśmy się doświadczeniami. Ja trochę jakoś tutaj z szkoleniowymi miałem olbrzymie doświadczenie w szkoleniu agentów. Także też jakiś tam myślę, że dobry feedback nawet dostałeś w tym zakresie. A ja z drugiej strony miałem możliwość właśnie przejść taki u ciebie mentoring właśnie. Spieszony taki. Po prostu też poczuć, jak gdzieś tam myślisz, przepytać cię, jak to szkolenie w ogóle ma wyglądać po to, żeby ci pomóc je poukładać, co kto z czego ma wynieść. To też mi, powiem szczerze, dużo dało. I myślę, że tutaj taką w ogóle rzeczą, jeżeli ktoś chce takie zrobić turbo tempo, to na pewno to nie jest, książka to jest za mało, szkolenie to jest dla, na pewno dla niektórych wystarczająco, ale ja teraz też bardzo cenię sobie, żeby mieć, czy w ogóle posiadanie takiego w życiu mentora, który jest tam, gdzie chcesz dojść, tak, no. To jest takie turbo tempo. Najlepiej mieć kilku jeszcze. Dokładnie. Tak? I ludzie to tak troszkę lekceważą, ale to, mimo że to jest może jakaś taka droga czasem najdroższa, to jest droga najszybsza i ostatecznie tak. Najbardziej rentowna. Tak, najdroższa jest właśnie na własnych błędach, tak? Robisz tak. Coś, iść drogą, być może w sensie miałeś obrany kurs, napierdzielałeś całą energię, ale widocznie on był mniej kaloryczny niż ten, który masz dzisiaj. Mhm. Zarabiasz więcej nie? I tak. Jesteś, masz więcej czasu z kolei. Ja też ci powiem, że wszedłem w tą deweloperkę trochę też korzystając mimo wszystko z jakichś doświadczeń menedżerskich w taki sposób, że mimo, że to jest mała firma, którą stworzyłem, to jednak nie wziąłem wszystkiego na siebie, bo stwierdziłem, że po pierwsze, a druga rzecz to nie chcę się uczyć na swoich błędach, więc biorę doświadczonego inżyniera do współpracy i powiem tak, że tutaj też zawsze jest takie odpowiedzenie sobie, czy to się robi flipy, czy to się robi projekty deweloperskie. Przyznanie się przed samą przed sobą, jakich kompetencji mi brak. A dlaczego nie lubisz robić, tak? Bo może umiesz, ale nie lubisz. Dokładnie. I też to jest taka moja forma brania odpowiedzialności za pożyczone pieniądze, że ja, to nie jest laboratorium, tak? Firma, nie? To nie jest takie miejsce, to po prostu zawsze sobie analizuję ryzyka, jakie mogą wystąpić w projekcie i ograniczam je przez kompetencje zespołu. Nawet dzisiaj po prostu staram się jak najbardziej pilnować, żeby to był mały zespół. Zastanawiam się, czy faktycznie ktoś do tego zespołu musi dołączyć. Ale jeżeli są te rzeczy zabezpieczone, no to idziemy dalej, bo ja nie chcę przygód, chociaż i tak się jakieś zawsze zdarzą, tak. Ale do minimum ograniczone. Ale żeby coś wisiało na włosku, tak? Co najwyżej możesz zmniejszyć trochę zysk albo go zwiększyć, ale no nie powinno to rzutować, być albo nie być. Powiem tak, że są takie dwie książki, które ja, znaczy może nawet trzy, które bardzo cenię. Jedna to jest właśnie Robert Kiyosaki. Potem też się pojawiła taka książka Jednominutowy milioner i tam też było już o systemach kupowania z minimalnym wkładem własnym nieruchomości. Ja uznałem, że tym minimalnym wkładem będzie jak zostanę pośrednikiem, na początku pośredniczył w tych transakcjach. Też bardzo cenię taką książkę Antonego Robbinsa, właśnie Obudź sobie olbrzyma. To są takie książki, do których wracam. Kiedyś czytałem cały czas nowe, a teraz są rzeczy, do których stale wracam i też powiem ci, że ta moja droga to jest taki maraton, gdzie ja krok po kroku, małymi kroczkami, niektórzy może mają takie turbo szybkie kariery, udało się przejść od taką drogę od przedstawiciela handlowego, pośrednika, właściciela biura nieruchomości, jakiegoś lokalnego przez właściciela sieci, do inwestora na jakichś takich mieszkaniach, do dewelopera.
Także ja powiem tak, że jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony, co się udało osiągnąć w dekadę. Tak. Ważne jest też to, ile zarabiasz, ale też, żeby lubić to, co się robi, no bo jeżeli będziesz zarabiał dużo, ale będzie cię to męczyło, to też nie będziesz szczęśliwy do końca, nie? A to nie chodzi teraz o pieniądze. No i ja gdzieś tam też znalazłem swoją drogę i tak, która mi daje i pieniądze, i satysfakcję, i radość, także życzymy tego wszystkiego wam wszystkim. Także dziękuję serdecznie. Właśnie teraz przejeżdżając przez tory kolejowe, przyjemnie sobie piątkę i trzymajcie się. Hej, cześć.